Cześć, dzień dobry, z tej strony Maciej Kowalik. Spotykamy się, ponieważ chciałbym Ci pokazać coś ciekawego, coś z czego jestem dumny. To jest takie moje osiągnięcie, to jest efekt mojej pracy i to może być też dla Ciebie pomocne. To znaczy, to może być kolejny sposób dla Ciebie, jak jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej pozyskiwać klientów ubezpieczeniowych. Ten pomysł polega na tym, żeby na przykład w postach w mediach społecznościowych, czy też w ogóle w komunikacji, w ulotkach, na Instagramie, czy na Twojej stronie internetowej, żeby pokazywać ludzi, do których chcesz dotrzeć. Już zaraz rozwinę myśl, ale powiem Ci najpierw, co widzisz, a jeżeli mnie słuchasz, to opowiem Ci, co widzą ci, którzy oglądają. Widzisz teraz post ubezpieczeniowy numer 61. Ten numer 61 bierze się stąd, że ten post ubezpieczeniowy to jest już 61. w kolei post, który jest omawiany tak dosyć głęboko w abonamencie 100 postów ubezpieczeniowych na Facebooku. Tych 100 postów ubezpieczeniowych na Facebooku to jest taki abonament, w ramach którego ja co tydzień subskrybentom wysyłam taki właśnie opis, pomysł czy też inspirację na post SMS-em i e-mailem w postaci PDF-a. Śmiało wejdź na marcinkowalik.online/100, żeby sobie taki abonament wykupić, bo cena za chwilę wzrośnie. Wszystko drożeje niestety w dzisiejszych czasach. No i w ramach takiego właśnie abonamentu ja co tydzień wysyłam tym chętnym, którzy chcą, taki PDF z analizą, czyli daję dobry przykład od jakiegoś agenta ubezpieczeniowego, w tym przypadku ode mnie, bo ja w ramach usług też pozyskuję lidy agentom ubezpieczeniowym. Pokazuję na ekranie przykład tego posta, żebyś się mógł zainspirować, żebyś się mogła zainspirować. Robię analizę tego posta, żebyś wiedziała, dlaczego tak ten post był zrobiony i dlaczego on moim zdaniem jest dobry, jak on może wpłynąć na Twoją sprzedaż ubezpieczeń albo na pozyskiwanie lidów ubezpieczeniowych. No i też jest link zwykle do oryginalnego posta. No i teraz wracam do tego, o czym zacząłem, czyli chcę się z Tobą dzisiaj podzielić czymś, z czego jestem dumny, no i jakby to jest wiedza, wartość, która dla Ciebie może być bardzo wartościowa. O co chodzi? Tak jak mówiłem na początku, jeżeli chcemy z sukcesem komunikować do ludzi, jeżeli chcemy z sukcesem zachęcać ich do jakiejś czynności, jeżeli chcemy z sukcesem sprzedawać im coś, na przykład ubezpieczenia, to powinniśmy mówić ich językiem, omawiać ich problemy, rozumieć ich problemy, dawać rozwiązanie ich problemów, ale też w grafikach, w postach, na stronach internetowych pokazywać tych ludzi właśnie. No i teraz na tym przykładzie ja tutaj w ramach współpracy z jednym multiagentem pozyskuję mu z całego kraju, z całej Polski lidy ubezpieczeniowe na ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy. No i w tym poście, no i to jest taka moja droga, którą przeszedłem, też dosyć długa droga, bo w tej chwili pyknęło nam ponad 100 lidów właśnie pozyskanych dla tego multiagenta. No ja na początku uczyłem się, jak to się w ogóle robi. W sensie, jak do tej grupy docelowej przemówić, żeby oni zostawiali lidy i żeby koniec w końcu kupowali polisy. No bo oni kupują, wiem, bo jestem ciągle w kontakcie z tym multiagentem. No i na początku pokazywałem tylko swoje zdjęcie. Hej, jestem Marcin Kowalik, pomogę Ci w wyborze ubezpieczenia od utraty dochodu. Potem dodałem siebie i tekst, że pomagam pracownikom ochrony zdrowia w wyborze ubezpieczenia od utraty dochodu. A potem, i to jest coś, co zupełnie zmieniło liczbę pozyskiwanych lidów, koszt pozyskania lida i w ogóle konwersję do polisy, to, że dodałem zdjęcie kogo? Lekarza. Po prostu pracownika ochrony zdrowia. Akurat trafiłem na bardzo fajne zdjęcie, takie, na którym za tym lekarzem są skrzydełka takie anielskie, więc to w ogóle, no, jakby stawia tych pracowników ochrony zdrowia zasłużenie na jakimś tam piedestale i pokazuje, że oni są jakimiś tam aniołami. W tekście piszę, że pomagam pracownikom ochrony zdrowia w wyborze ubezpieczenia od utraty dochodu, wypełnij formularz, a mój zespół się z tobą skontaktuje. Jest moje zdjęcie, jest podpis Marcin Kowalik, jest transparentnie, jest z empatią, jest budowa marki osobistej. No i teraz właśnie to jest przykład takiego posta ubezpieczeniowego, który omawiam w tym abonamencie. Jeżeli chcesz się zainspirować, jeżeli nie wiesz, o czym postować na Facebooku, żeby pozyskiwać lidy ubezpieczeniowe i sprzedawać więcej ubezpieczeń, no to wejdź na marcinkowalik.online/100, zasubskrybuj ten abonament, no bo jego cena za chwilę wzrośnie. Miłego dnia, cześć, hej.